World League of Players and Audiogenics. Dominik Selmajkel mi to aż teraz prowadzi nam wyścig. Dzień dobry, dzień dobry. Ja tylko poinformować, że niestety, ale na transmisji macie pokaz slajdów. Tak, wiem, już kolejna osoba tutaj przychodzi, próbujemy to naprawić, ale chyba z czego, co widzę na podglądzie, teraz jest już dobrze. Dobrze, dobrze, okej. Okay. Zamelduj, sprawdź tutaj nam fetel, czy wszystko działa już. Mogę teraz sprawdzić. Bo to bym bardzo był mi chętny. Pięknie działa, wszystko wspaniale działa teraz jest. Kierowca Ferrari, no i Dominik, który na trzeciej pozycji, walka w tym momencie z kartoflem. Także no, Ferrari, nie wiem, tutaj Kasper, chyba miałeś jakieś informacje z padoku, które potwierdzały, że Ferrari naprawdę dzisiaj w Belgii może tutaj nieźle pokazać pazur. Trochę za ostra chyba walka w Wąroszcze, no. Jego przygotowanie typowe, takie bardziej pod suchą nawierzchnię i poleciał gdzieś na Mercedes. Do boksu. Michael, co to się stało? Pixel rozwalony stoi w tym momencie na prostej. I mamy samochód bezpieczeństwa. Tak jest. Pierwszy w tym wyścigu. Powiem szczerze, że naprawdę dziwnie to wyglądało. Dojeżdżamy właśnie do bus stopa. I czy wyjdzie od razu nam kartofel, czy jeszcze będzie nam wznawiał? Taki szeroki, ojej, tutaj problemy. I chyba ruszamy, tak jest, więc wznawiamy rywalizację. Tam świetny restart Saivu po zewnętrznej wyprzedza nam Ashocha, ale to teraz zakręt w prawą stronę, więc Ashoch ma tutaj lepszej. Tutaj zarzuciło kartofla kolizja między Ferrari a Alpiną. Free White będzie do Oruż, to się nie może dobrze skończyć. Ale na szczęście kierowca Ferrari odpuścił tam kartofel, no ślizga się, te łety no nie działają. Jest tak naprawdę wyprzedzany jak kamień w wodę. Robek łapie 3 sekundy kary, tam spada już na piątą pozycję. El Michael przebił się na trzecią, no traci kierowca Alpi. I to sporo. No ja myślę, że tam temperatury też tych opon na pewno krzyczą. No musi uważać teraz Cimarino, musi uważać pan Orzeszek. Niebezpiecznie widzimy, że praktycznie w każdym zakręcie rzuca kartoflem na wszystkie strony, co powoduje, no jestem ciekawy w ogóle, czyje tam skrzydełko się delikatnie... Wypchnięty teraz kartofel poleciał normalnie jak pocisk, tak to przynajmniej wyglądało, no widać, że tutaj kierowcy po prostu próbują go z każdej strony wyprzedzić, a mimo tego zostaje kartofel na torze. Strasznie dużo zamieszania w tym wszystkim, no będzie na pewno tutaj chyba trochę zgłoszeń poleci, coś mi się wydaje. A więc opłacało mu się zostać jedno kółko dłużej na tych interach. No wszystko nam się teraz właśnie poprzestawia, no i zobaczymy Saivu, Dominik Selmajkel, na razie pierwsza trójka. No Kuba jak na razie prezentuje lepsze tempo niż Cimarino i teraz zbliżył się bardzo na tylne skrzydła Stona Martina i czyżby miał atakować do Lecombe kierowca Stona, tak jest, po wewnętrznej się wciska. I udany atak Kuba, więc Kuba bardzo szybko odrabia i jest też tym kierowcą bez kar. To jest Belgia, to jest dopiero 14 okrążenie tego wyścigu, więc naprawdę myślę, że tempo, które w tym momencie prezentuje kierowca Mercedesa, no jeżeli łatwo się upora z rywalami przed sobą, będzie jeszcze spokojnie w zasięgu walki o miejsce na podium w Grand Prix Belgii. Na tyle blisko, że ze spokojem sobie powinien dać radę z kierowcą Ferrari. I tak też się dzieje. Wyprzedza nam kierowcę Ferrari, więc Kuba wskakuje nam już na czwarte miejsce i przed nim jest El Michael, który jak pamiętamy ma uszkodzone przednie skrzydło. W punkcie detekcji ponad sekundę, tutaj w międzyczasie walka, zszczepili nam się kierowcy, na szczęście poszerzony ten pierwszy zakręt, Orzeszek. To tempo, które narzucił Kuba goniąc El Michaela, spowodowało, że ta różnica jest po prostu dużo, dużo mniejsza. No i mamy właśnie, doszło do kontaktu.
Może zobaczymy, jak to wygląda troszeczkę z bliska bardziej, ale widać, że tutaj El Michael no nie dał za bardzo. Teraz Pułon Kuba będzie pozewnętrznie atakował do prawego zakrętu. A i kolizja lekka między kierowcami. Oj, kolizja! I El Michael traci pozycję. Kuba go wyprzedza. Lecz Kuba ma 3 sekundy kary, które no zepchną go za El Michaela na linii mety. A w międzyczasie no Saihu kieruje się już, żeby zwyciężyć swój pierwszy wyścig w tym sezonie i zostać zwycięzcą Grand Prix Belgii. Świetny, świetny wyścig Red Bulla, praktycznie bezbłędnie na tych slickach pokazał wszystkim, kto dzisiaj wygra, i jest on zwycięzcą. Saihu wygrywa Grand Prix Belgii. Drugi nam dojedzie Kuba, ale po karach to El Michael wskoczy na drugą pozycję. Czwarty Dominik, no troszeczkę pewnie rozczarowanie w